Panie pośle, panie senatorze, panowie prezydenci, panie starosto, wicestarosto, panie przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi, panie i panowie radni, wszyscy pracownicy urzędów naszego miasta, naszego ukochanego miasta, tak oporami, tak jak pewnie kiedyś apostołowie, którzy gromadzili się wokół Chrystusa w tym momencie w niebo wstąpienia, tak i my dzisiaj po tym poranku gromadzimy się w naszej ostrołęckiej parze na wspólnej modlitwie. Na modlitwie za nasze miasto, za mieszkańców z racji 640. rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu, jak również z okazji rozpoczynających się Dni Ostrołęki. Maria Konopnicka w jednym ze swoich wierszy pytała: kochasz ty dom, rodzinny dom? I dalej pisała: o, jeśli kochasz, jeśli chcesz żyć pod tym dachem, chleb i zbóż, serce ojczystych progu strzeż. Serce ojczystych ściana wzdłuż. I najdości w tak uroczystej chwili, jak nie zapytać samych siebie, czy rzeczywiście kochamy ten wspólny nasz polski dom, naszą ojczyznę, czy kochamy nasze miasto. Psalmista woła: Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech ustnie moja prawica. Niech język mi przyschnie do podniemienia, jeśli postawię Jeruzalem ponad największą moją radość. Autor książki pod tytułem Serce pisał: kocham ojczyznę, bo moja matka się tutaj urodziła, bo w tej świętej ziemi spoczywają ci wszyscy, których opłakuje matka i ojciec, bo miasto moje rodzinne, mowa, książki uczące mnie, bo mój brat, moja siostra, moi koledzy, cały wielki naród, wśród którego żyję, przyroda, co mnie otacza i wszystko, co widzę, co kocham, co podziwiam, jest częścią mojej kochanej ojczyzny. Najdrożsi, miłość do ojczyzny, miłość do miasta, to najpierw pamięć. Pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość. Przyszłość dla naszego miasta, dla naszych rodzin. I dlatego winniśmy im pamięć. Marszałek Polski Józef Piłsudski mówił kiedyś: ten, kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości. Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy wyrazić, kochani, naszą wdzięczną pamięć tym, którzy nie tylko żyli i pracowali dla nas, dla naszego miasta, ale nade wszystko dali dla tego naszego miasta to, co mieli najcenniejsze, swoje życie. Kochani, dzisiaj gromadzimy się na tej modlitwie. Wspominamy w niebo wstąpienie Pańskie. Dzisiejsza niedziela to uroczystość w niebo wstąpienia Pańskiego. Życie każdego człowieka wpisane jest rozstaw. Najczęściej niesie ono ze sobą ładunek smutku. Choć dzisiaj przed chwilą śpiewaliśmy: Pan wśród radości
wstępuje do nieba. Pierwsze, poważniejsze rozstanie człowiek przeżywa, kiedy mają 3-4 lata, zostaje sam, może w przedszkolu. Rozstanie z rodzicami jest bolesne i często kupione łzami, ale nie inaczej jest później. Pierwsze nieudane miłości, zawody pozostawiają niejednokrotnie ogromne rany w psychice. Usamodzielnianie się dzieci nierzadko stanowi dla rodziców również problem nie do przeskoczenia. Jakże wzruszające były rozstania matek, żon, a także dzieci z polskimi żołnierzami, którzy wyjeżdżali na zagraniczne misje. I trudno w takich chwilach opisać uczucia, które towarzyszą bohaterom rozstań. Trudno jest też wczuć się w całą atmosferę niebowstąpienia. Co bowiem mogli czuć uczniowie pozostawieni po raz kolejny? Przeżyli już przecież Wielki Piątek, dramat odejścia Chrystusa. Ale mimo wszystko spróbujmy my stanąć na górze niebowstąpienia, by odczytać naukę, która płynie z tego jednego w swoim rodzaju rozstania. Siostry i bracia, Walentina Tereszkowa podczas swojej podróży do Włoch wyznała takie słowo. Wszyscy astronauci w Związku Radzieckim są komunistami i ateistami. Nikt z nas nie zauważył we wszechświecie ani anioła, ani Boga, ani nieba. I sądzę również, że nasi koledzy ze Stanów Zjednoczonych ich tam nie widzieli. Na pytanie związane z tym twierdzeniem amerykański astronauta Mark Daly, który był chrześcijaninem, dał taką odpowiedź. Wydaje mi się, że nie ma żadnej różnicy między tym, co na dole, a tym, co na górze. Kto tu na ziemi żyje w wewnętrznych związkach z aniołami i z Bogiem, będzie poufale obcował z nimi także u góry. Kto zaś nie odczuwa ich obecności na ziemi, nie doświadczy ich istnienia ani na Księżycu, ani na Marsie. Siostry i bracia, przyjęcie rzeczywistości pozaziemskiej zawsze wymaga wiary. Ale ta wiara nie jest rozumiana, bo istnienia nieba domaga się prosta sprawiedliwość, tęsknota człowieka za szczęściem wiecznym. Miłość Boga, Jego miłosierdzie oraz męka i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I czy kto chce, czy nie chce, czy jest sceptykiem, komunistą, czy ateistą, to rozumując logicznie, musi przyjąć istnienie właśnie takiej rzeczywistości ponadziemskiej, jaką jest niebo. Pan Jezus z całą uwagą mówił o domu Ojca. Mówił o Królestwie Niebieskim i o tym, iż pójdą sprawiedliwi do życia wiecznego. I dzisiaj, kiedy przeżywamy w niebowstąpienie Pana Jezusa, możemy pytać, gdzie jest to niebo, czym to niebo jest, czy nie będzie w nim nudy oraz co robić, aby to niebo osiągnąć. Bo przecież wszyscy tam do tego nieba zdążamy. Wspomniany Magdalnik zasygnalizował nam, że Królestwo Boże, czyli niebo, jest w nas. Nosimy je w sobie jako stan, w którym Bóg jest wszystkim dla wszystkich. Niebo jest już tu w nas na ziemi, przez miłość Bożą rozlaną w naszych sercach. A czym ono jest? Jest to doskonałe życie z Trójcą Świętą, to komunia życia i miłości z nią, a także z Maryją, aniołami, wszystkimi świętymi i zbawionymi przyjaciółmi. Niebo, jak określa katechizm, jest celem ostatecznym i spełnieniem najgłębszych dążeń człowieka, stanem najwyższego i ostatecznego szczęścia. Tak mówi nam katechizm Kościoła na temat nieba.
Kilka lat temu telewizja przypomniała film zrealizowany za czasów komunizmu na podstawie utworu Tadeusza Różewicza pod tytułem Piekło i niebo. I parodiuje się w nim niebo, ukazując zbawionych ze skrzydłami angielskimi bieli, którzy powtarzają nieustannie. Powtarzają te słowa. Jestem szczęśliwy, jestem szczęśliwy. I niebo jest ukazane jako miejsce strasznej nudy. Pytamy więc, czy rzeczywiście w niebie, czy będzie tam jakaś nuda? Jest taki stary dowcip, opowiadanie jeszcze z czasów niemieckiej okupacji. Otóż umiera Goebbels, minister propagandy Hitlera, i święty Piotr, chociaż miał do czynienia z takim łotrem, dał mu wybór, mówiąc do niego: możesz wybierać niebo albo piekło. To pokaż mi niebo, mówi Goebbels. Piotr pokazuje mu niebo, a tam widzi Goebbels, jak anioły w białych szatach chodzą, śpiewają, i trwa to dość długo. I zdawało mu się to strasznie nudne. A to pokaż mi teraz, jak wygląda piekło. Uchylili się bramy piekielne, a tam wino się leje, cyganki tańczą, gra muzyka. A w końcu, to gdzie chcesz pójść? Pyta święty Piotr. Oczywiście do piekła, odpowiada minister propagandy. Gdy dostał się do piekła, diabeł regulaminowo wrzucił go do kotła z wrzącą smogą. Wtedy diabeł skrzyczy: a gdzie są cyganki, gdzie jest wino i gdzie jest ta muzyka? To zwykła propaganda, odpowiada diabeł, panie ministrze propagandy. Moi drodzy, propaganda również dziś jest wspaniale trafiana. I choć Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni, a Chrystus wszystkich odkupił, to jednak tak szanuje wolność człowieka, że jest jakby bezsilny, bo człowiek sam może wybierać. Przecież każdego dnia dokonujemy w swoim życiu wyborów. I możemy wybrać albo piekło, albo niebo. Niebo wydaje się nudne, a tymczasem ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy do mnie mówili. Te wielkie rzeczy to właśnie ogrom szczęścia, które przeżywamy w niebie, gdy spotkamy się tam z Chrystusem twarzą w twarz. On jednak zawsze mówi: jeśli chcesz wejść do Królestwa Niebieskiego, jeśli chcesz. Co więcej, na ziemi daje nam szansę skosztować nieba w radości czystego sumienia i złączenia się z nim w miłości w Eucharystii. I Chrystus zawsze mówi: jeśli chcesz. A więc w niebie, kochani, nie ma nudy, bo czy żyjąc w ciągłym zakochaniu można się nudzić? Czy realizując swoje ostateczne powołanie można cieszyć się szczęściem, i to szczęściem na wieki? Nie wolno nam bać się zwieść propagandzie szatana i tym, którzy chcą nam obrzydzić to niebo, dając namiastki szczęścia. Raju na ziemi nie zbudowano i żaden system go nie zbuduje. Nie potrzeba rakiet kosmicznych, wystarczy mieć Boga w sercu, wystarczy żyć miłością, wystarczy być w łączności z Chrystusem przez Eucharystię. Niebo jest tam, gdzie jest Bóg, gdzie jest miłość i miłosierdzie. Tam jest niebo. Jest taka chińska baśnia, która opowiada, że mandaryn przeszedł na tamten świat i najpierw zajrzał do piekła. Ujrzał tam ludzi siedzących nad talerzami napełnionymi ryżem. Ale wszyscy umierali z głodu, ponieważ mieli pałeczki długie na 2 metry i nie potrafili nimi jeść tego, co mieli na tych talerzach. Cierpieli głód, byli wynędzniani. I potem poszedł do nieba. Tam ujrzał tłumy siedzących także nad talerzami z ryżem,
ale wszyscy tam byli syci i szczęśliwi. Oni także mieli dwumetrowe pałęcze, ale każdy używał ich tak, aby nakarmić sąsiada siedzącego naprzeciwko. I czy rozumiemy sens tej historii? Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem nagły, a przyodzialiście mnie, powie Pan Jezus. I doda: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Oraz, że sprawiedliwi pójdą do życia wiecznego. Pewna kilkuletnia dziewczynka męczyła swego tatę nieustannymi pytaniami, czy kupi on jej coś, kiedy pojadą do miasta. Rodzice często słyszą takie pytania. I tacie nie bardzo się to podobało i po pewnym czasie stracił cierpliwość. W gniewie krzyknął swemu dziecku: ja cały czas słyszę tylko od ciebie, kupi to i tamto. Ty zawsze tylko myślisz o tym, co powinni ci dać rodzice. A co ty nam dajesz?